rodzinnej imieniu Gdyńskiego Centrum Kultury oraz Bałtyckiego Teatru Różnorodności zapraszamy przed ekrany, monitory. Zapraszamy przed telefony, przed tablety. Chcecie bajki? Oto bajka. Hans Christian Andersen, Bąk i piłka. Bąk i piłka leżały w pudełku drewnianym z innymi zabawkami. Bąk rzekł do piłki: czy nie zechciałabyś się ze mną ożenić? Ponieważ i tak mieszkamy razem w tym pudełku. Ale piłka, która była obszyta safianem, nie raczyła mu nawet odpowiedzieć. Nazajutrz chłopczyk, właściciel zabawek, obejrzał zepsutego trochę Bąka, usiadł na ziemi, wyjął pudełko z farbami, pomalował go na żółto i czerwono. Umocował lepiej sztywcik mosiężny po środku i Bąk błyszczał jak złoto, kiedy go nakręcił i puścił na podłodze. Spojrzyj na mnie! Rzekł Bąk do piłki. Czy widzisz, jak wspaniale wyglądam? Cóż ty na to? Może byśmy się dziś ożenili, albo choć zaręczyli. Pomyśl, czy można dobrać lepszą parę? Ty skaczesz? Ja tańczę. Jesteśmy dla siebie stworzeni i szczęśliwszych małżonków nie znajdziesz na całym świecie. Tak myślisz? Odpowiedziała dumnie piłka. A czy wiesz, do kogo mówisz? Zrobiono mnie z safianowych pantofli pana radcy. Takich miałam rodziców, a wewnątrz mam korek hiszpański. A mój krążek jest mahoniowy, odparł Bąk. I sam burmistrz mnie wytoczył na swojej amatorskiej tokarni. Nie dotknęła mnie ręka rzemieślnika. Pochodzę z najlepszego domu w całym mieście. Czy ci tylko można wierzyć? Zauważyła piłka wahająco. Bodaj by mi pękł sznurek! Bodaj bym się więcej nie ruszył z tego miejsca, jeżeli kłamie. Pięknie umiesz się bronić, rzekła piłka, ale nie mogę. Doprawdy nie mogę. Jestem prawie zaręczona z jaskółką. Ile razy podlecę w ogrodzie w powietrze, zawsze wysuwa małą główkę z gniazda i pyta, czy się zgadzasz? Zgodziłam się w głębi hiszpańskiego korka i uważam to za dane słowo. Więc widzisz, że nie mogę. Ale przyrzekam ci zawsze pamiętać o tobie. Wiele mi z tego przyjdzie. Mruknął Bąk urażony i odtąd ze sobą nie rozmawiali. Pewnego dnia chłopczyk wziął piłkę z pudełka. Bąk widział, jak wysoko wzleciała w powietrze, jak ptak prawdziwy. W
końcu zniknęła mu z oczu gdzieś w górę. Potem spadła na dół, a ile razy dotknęła ziemi, wzlatywała znowu, nie wiadomo, czy z tęsknoty do jaskółki, czy dlatego, że miała korek hiszpański wewnątrz. Dziewiąty raz jednakże podrzucona, piłka zleciała niezmiernie wysoko i już nie wróciła. Chłopczyk szukał jej długo, nareszcie zaprzestał. Wiem ja dobrze, gdzie ona? Szepnął Bąk z westchnieniem. Dostała się na pewno do gniazda jaskółki. Pobrali się i są szczęśliwi. Im więcej myślał o tym, tym więcej żałował, że stracił piłkę, którą kochał coraz bardziej. Kochał właśnie dlatego, że jej dostać nie mógł. Pogardziła nim taka lekka, taka piękna, safianowych pantofli pana radcy. Zdrów był jednak z tą miłością i kręcił się szybko, ile razy puszczono go na mocnym sznurku. Tylko piłka w marzeniach wydawała mu się coraz piękniejsza. Kilka lat upłynęło mu tak w takiej tęsknocie. Zestarzał się. Wtedy pozłocono mu krążek. I był znowu tak piękny, że trzeba było sobie wyobrazić. Tańczył wybornie. Brzęczał głośno i wesoło. Wszyscy go podziwiali. Lecz raz sznurek się zerwał. Bąk podskoczył w górę i zniknął. Szukano go dookoła. Zaglądano nawet do piwnicy. Nadaremnie. Gdzież się schował? Nikt nie zgadł, że wpadł do śmietnika, gdzie leżał między kłąbami kapusty i starym gruzem, który wyrzucono z rynny. No, pięknie się ubrałem! Mruknął z niezadowoleniem. Leżeć pomiędzy podobną hołotą. Za parę dni będę wyglądał jak ona. Obedrą ze mnie złoto. Straszne rzeczy. To mówiąc, spojrzał zezem na głąb kapuściany z szeroką szczerbą w boku i na jakiś dziwny, kulisty przedmiot, przypominający zwiędłe, przegniłe jabłko. Ale nie było to jabłko, tylko stara piłka, która przez długi czas leżała w rynnie, skurczyła się i zgniła od wilgoci. Ach, dzięki Bogu, że przecież jest tu ktoś, z kim można porozmawiać przyzwoicie. Rzekła piłka przyjaźnie, patrząc na złoty krążek. Jestem właściwie zrobiona z safianu. Piękne rączki mnie szyły. Wewnątrz mam hiszpański korek. Choć to dziś trudno poznać. Byłam niegdyś prawie zaręczona z jaskółką, ale wpadłam do rynny i przez 5 lat cierpiałam tam okropne męki. 5 lat dla młodej piłki to bardzo długi czas. Bąk nic nie odpowiedział. Leżał teraz cichuteńko i myślał o swojej miłości. Tak, nie mógł wątpić. To ona, ta sama,
jego ukochana piłka. Ale któż by ją dzisiaj poznał? Wtem służąca ze śmieciami przyszła do śmietnika i spostrzegła złocony krążek. Bąk! Bąk się znalazł! Zawołała głośno i wyjęła go spośród niewłaściwego towarzystwa. Na piłkę nie zwróciła najmniejszej uwagi. A co gorsza, Bąk wierny przestał odtąd myśleć o niej i nie wspominał nigdy o swojej miłości. Trudno być stałym, jeśli ukochana przeleży 5 lat w rynnie i cierpi tam okropne męki. A do spotkania w śmietniku lepiej się nie przyznawać.